Siema, z tej strony Żółty, a to jest kolejny odcinek serii Top 5. No i jak widzicie tutaj właśnie za te 350 lajków macie ten odcinek właśnie serii Top 5. Dzisiejszym tematem będzie ponownie Top 5 zapomnianych czołgów, lecz tym razem będą same premiumy. Nie pamiętam, czy w poprzednim odcinku zapomnianych czołgów również były same premiumy, ale teraz będą same czołgi premium, tak więc zapraszam Was serdecznie do oglądania. Na miejscu piątym Turan 3 Prototypus, czyli tak naprawdę pierwszy węgierski, bodajże z tego co pamiętam, czołg, który no jest po prostu słaby. I dlaczego uważam go za słaby i w ogóle dlaczego jest zapomniany? No właśnie dlatego, że jest słaby, to jest zapomniany. Ale dlaczego? Obrażenia, jeżeli chodzi o jego działo. 110, 110 i 175. Penetracja na zwykłych pociskach 113, 160 na goldzie, gold to są APCR-y i 38 na hajeku. Szybkostrzelność 15 pocisków na minutę. Czas celowania 2,20, celność na 100 metrów 0,39. Pojemność amunicji, uwaga, tu jest dość duży jego minus, tylko 32 sztuki. No i jeżeli chodzi o jego działo, to niczym zbytnio się nie wyróżnia. Jest to po prostu takie średnie działko i tyle, nic więcej tutaj się nie da powiedzieć. Może jeszcze poza tym, że kąty opuszczenia tego działa to jest z tego co pamiętam 8 albo 10 stopni. No tyle, że jeżeli widzicie teraz ten pojazd, to on na tyle wieży posiada taki jakby wielki właz dowódcy, który no zanim wychylimy swoją wieżę to go widać i bardzo łatwo nas po prostu wtedy trafić. Jego żywotność, no 570 punktów PFU, no jest to ok wartość. Pancerz kadłuba 50 z przodu, 25 z boku, 25 z tyłu. Pancerz wieży 75 z przodu, 35 z boku i 55 z tyłu. No czyli po prostu pancerz, który wszystko praktycznie łyka. Czasami coś mu się zdarzy odbić, ale raczej bym na to nie liczył. Pamiętajcie, że to jest po prostu piątka. Tam już są naprawdę spore penetracje. Mobilność, no masa 20 ton, moc silnika 260 koni mechanicznych, moc na tonę wychodzi 13 koni mechanicznych na tonę, prędkość maksymalna 40 na godzinę, prędkość obrotu 34 stopnie. No czyli po prostu taka średnia mobilność. No mówię, pojazd jest po prostu średni. No bo jest średni, no nic tu po prostu nie da się więcej o nim powiedzieć, jest to pojazd zapomniany, ponieważ WG dość rzadko go daje po prostu do sklepu premium, no to po pierwsze, a po drugie to jest po prostu taka kolekcjonerska perełka, można powiedzieć, on się niczym nie wyróżnia z tłumu, jest sobie po prostu taki turanik, taki tak naprawdę pierwszy czołg węgierski w grze i tak naprawdę tyle, nie ma co więcej o temat tego pojazdu powiedzieć, ponieważ nie ma co, nie ma po prostu więcej co o nim mówić. Na czwartym miejscu mamy Kanonenjagdpanzer, czyli już poważny tier, ponieważ ósemka, znowu Niemiec, lecz tym razem Tedek ósmego tieru. Pojazd, który również jest zapomniany, ale wydaje mi się, że ze względu nie dlatego, że jest słaby, a dlatego, że Wargaming nie sprzedaje go zbyt często po prostu w sklepie premium. No chyba, że macie jakąś inną opinię na temat tego pojazdu, no to oczywiście możecie napisać w komentarzu, dlaczego dany pojazd na przykład nie jest zbyt popularny. Ale przechodząc do jego cech tego pojazdu, słuchajcie. Siła ognia, czyli obrażenia 240 na zwykłych pociskach, 240 na goldzie oraz 320 na haeku. Penetracja na zwykłych pociskach 238, 250 na goldzie i 102 na haeku. I tutaj trzeba dwie rzeczy zauważyć, ponieważ różnica penetracji między zwykłymi pociskami a goldowymi jest to tylko 12 mm. Tak więc no to jest po prostu jakiś typowy żart. Ponadto gold to są pociski kumulacyjne, no sorry, ale penetracja 238, jeżeli wam nie wystarczy, no to gold 250 to również wam nie wystarczy, ale natomiast jego hajeki są fantastyczne. 102 penetracji na hajeku jest to strasznie dobra wartość. Szybkostrzelność 9,52, uszkodzenie na minutę wychodzi 2285, czas celowania bardzo fajny 1,8, celność na 100 metrów 0,32. Pojemność amunicji, no tutaj bardzo spoko, 51 sztuk. Więc działo jest to bardzo podobne działo, które posiada jak Tiger 88, aczkolwiek tylko w damage'u tak naprawdę i szybkostrzelności, no a penetracji, no sorry, ale ten gold to jest po prostu istny żart. Jeżeli chodzi o jego żywotność, 1200 punktów wytrzymałości, no jest to ok wartość, jest po prostu ok wartość. Pancerz kadłuba z przodu 30, z boku 30, z tyłu 8. Mobilność natomiast tego pojazdu jest naprawdę bardzo fajne, ponieważ 25,70 tony posiada ten pojazd.
moc silnika 500 koni mechanicznych, wychodzi na to 20 koni mechanicznych na tonę. Prędkość maksymalna 70 na godzinę, prędkość obrotu 46 stopni. Zasięg widzenia dodatkowo można powiedzieć, że jest to 360 metrów. Wyprodukowano ogółem 750 czy tam 770 tych pojazdów, tak więc naprawdę plus dla Wargamingu, że jest jakiś pojazd historyczny, a w WoCie tego dużo nie ma. Ale jednak bądź co bądź, wydaje mi się, że ten pojazd powinien być albo bardziej jakoś, no nie wiem, przynajmniej ten gold zbuffowany, jest te 303 penetracji, żeby miał, bo jednak jest to Tedek. No i żeby Wargaming częściej go wprowadzał do gry, bo jest to dobry Tedek, ale no uwierzcie mi, że na tych dziesiątkach ten pojazd sobie nie daje rady. Na trzecim miejscu mamy M3 Light, czyli radziecki czołg lekki trzeciego tieru. I tak, to jest czołg radziecki, przynajmniej w grze World of Tanks. A zapytacie, dlaczego M3 Light jest w drzewku radzieckim we WoCie, a nie w amerykańskim czy brytyjskim? No z tego co wiem, był program jakiś Lend-Lease, przez co tam Amerykanie czy jakiś tam inny naród, dokładnie już nie pamiętam, przeznaczył część pojazdów właśnie, tak na przykład samo było z Churchillem 3 czy Matildą 4, właśnie dla Rosjan, przez co teraz taka Matilda, Churchill czy ten M3 Light, który jest mocno zapomniany, są w drzewku ZSRR. Dlaczego pojazd jest zapomniany? Z dwóch rzeczy. Jest on po prostu przeciętny, jest on słaby, no to w sumie z trzech rzeczy. Oraz dlatego, że Wargaming go nie sprzedaje. Dlaczego go nie sprzedaje? Ano z tego względu, że ten pojazd jest takim syfem typowy na eventy. Jeżeli pojedziecie na jakieś eventy WG, czy jakieś wydarzenia, które Wargaming organizuje, czy jakieś konkursy będziecie brali udział, to najczęściej na ostatnim miejscu, czy jaka taka nagroda pocieszenia, czy taki po prostu kupon dla Was, taki, że o, macie czołg, będzie właśnie M3 Light. Z tego względu, że no, jest to taki po prostu pojazd, taki syfowaty, można powiedzieć. Nie chodzi tutaj o jego parametry, ale po prostu, żeby Wargaming się tak na niego wzięło i powiedziało, o, on będzie taki do dupy, weźmy go i rozdajwajmy graczom, bo czemu by nie. No ale jeżeli chodzi o jego działo, słuchajcie, obrażenia 40, na goldzie 40, na hejku równie 40. Penetracja 48, na goldzie 70, gold to są APC-ry, na hejku 19. Szybkostrzelność 24 pocisków na minutę, uszkodzenia na minutę 960, czas celowania 1,9, celność na 100 metrów do dupy, bo 0,46. Pojemność amunicji aż 103 sztuk. No działo jest naprawdę spoko, ale nie na trzeci tier. Taki M2 Light, który jest akurat w nacji brytyjskiej, na drugim tierze robi niesamowitą sieczkę, no ale na trzecim tierze to, no właśnie widzicie M3 Lighta, który nie robi już takiej sieczki. Żywotność 2200 punktów wytrzymałości, pancerz kadłuba z przodu 38, boku 25 i z tyłu 25, wieża dokładnie to samo. Mobilność, masa 12 ton, moc silnika 268 koni mechanicznych, moc na tonę 22,31 koni na tonę, maksymalna prędkość akurat bardzo fajna, 61 km na godzinę, prędkość obrotu 40 stopni, zasięg widzenia, dodatkowo powiem, że jest to tylko 280 metrów. No i mówię, pojazd zapomniany z tego względu, że nie jest on ogólnie rzecz biorąc dostępny w drzewku ani w sklepie premium, ale jeżeli pojedziecie na jakiś WGFest czy jakiś tam inny event zrobiony z Wargamingiem, no to po prostu będziecie go dostawać w praktycznie każdej reklamówce. Dlatego moim zdaniem pojazd jest mocno zapomniany. Na drugim miejscu mamy ISA 3A. Premka 8 tieru, czołg ciężki radziecki. Strasznie dużo czołgów radzieckich jest zapomnianych, zauważyliście to? Ale jeżeli chodzi o ISA 3A, dlaczego on jest tak mocno zapomniany, skoro jest to praktycznie IS 3, a nawet lepszy od ISA 3? Z jednej prostej przyczyny. A tak naprawdę z dwóch prostych przyczyn. Pierwsza to dlatego, że Wargaming nie daje go normalnie do sklepu, czyli po prostu typowa rzecz. Po prostu daje go raz powiedzmy na rok, raz na dwa lata, daje go w jakimś tam kalendarzu adwentowym, czy po prostu tak o, do sprzedaży. A po drugie, dlatego, że szkolenie załogi na tym pojeździe jest absurdem. Ponieważ zauważcie, że taki IS-7, IS-4, czy tam ten obieg 705, z tego co pamiętam, oni mają po czterech załogantów. Ten, skoro jest to IS-3A, a ta literka A nie wzięła się znikąd, jest to po prostu skrót od autoloader, czyli po prostu od magazynu, który sam ładuje pociski, a nie jest to taki magazynek jak ma AMX na przykład 50-120, to po prostu nie mamy tutaj w tym IS-3A ładowniczego. Tak więc mamy tylko trzech załogantów,
przez co no ładowniczy idzie w dupę, bo on no nie robi nic, nie ma go tutaj po prostu. Tak więc jest to lipa z tej strony, no ale jednak no taki czołg jest i przez to, że nie można ładowniczego szkolić, wydaje mi się, że pojazd jest najbardziej zapomniany, ponieważ jest to naprawdę bardzo fajny pojazd. Jest to po prostu IS-3, tyle że bez jednego załoganta, który ładuje troszeczkę szybciej, z tego co pamiętam. Ale słuchajcie, siła ognia, obrażenia, 390 uszkodzeń, 390 na goldzie, 530 na HEK-u, penetracja na zwykłych pociskach 221, 270 na goldzie i 61 na HEK-u. Od ISA 3 na pewno rozróżnia go to, że penetracja na zwykłych pociskach jest mniejsza o 4, z tego co pamiętam, na goldzie już nie wiem ile to dokładnie jest, ale u niego jest inaczej również z tym, że pociski zwykłe to są APCR-y, a goldowe to są kumulaki. No HEK-i to HEK-i, więc tutaj nie ma co się kłócić. Szybkostrzelność 5.13, pocisków na minutę, uszkodzenia na minutę 2000 punktów na minutę, czas celowania 3,4, celność na 100 metrów 0,46, pojemność amunicji tylko 28 sztuk, więc czasami można się tym pojazdem wystrzelać. Żywotność 1550 punktów wytrzymałości, pancerz kadłuba 100, 90 od boku, 60 z tyłu, pancerz wieży bardzo zajebiście, ponieważ 249 z przodu, 172 i 100 z tyłu. Ale on nie ma takiej samej wieży jak IS-3 teraz obecnie ma. To jest wieża ISA 3 jakaś, powiedzmy, przed 2-3 lat temu. Ponieważ IS-3 jeszcze naprawdę miał tyle zmian wieży, że uwierzcie mi, pamiętam te zmiany, że raz miał jakąś większą, raz jakąś mniejszą, bardziej obła, trochę mniej i tak dalej. IS-3 ma taką, jak miał kiedyś zwykły IS-3. Mobilność tego pojazdu również jest fajna, ponieważ masa prawie 50 ton, moc silnika 520 koni mechanicznych, co daje nam moc na tonę 10,61 koni mechanicznych właśnie na tonę. Prędkość maksymalna 40 na godzinę, prędkość obrotu 26 stopni i dodatkowo zasięg widzenia 350 metrów. Jest to pojazd z pancerzem prawie że takim samym, a nawet i lepszy można powiedzieć, od zwykłego ISA 3, który ładuje troszeczkę szybciej, ale jest za to wolniejszy, no ponieważ 520 koni mechanicznych przy 50 tonach, no nie jest to zbyt dobrze niestety. Ale jednak ten pojazd musiał się czymś wyróżniać na tle trochę innych. Jest to niby IS-3, tyle że po prostu moim zdaniem jednak gorszy przez to, że jest wolniejszy. Niby ma tą lepszą wieżę i ten niby system ładowania automatycznego, ale to nie jest taki magazynek jak wszyscy myślimy. No i brak szkolenia tego ładowniczego, który jest strasznie ważnym minusem tego pojazdu. Przez to ten pojazd jest zapomniany moim zdaniem. I na pierwszym miejscu zostawiłem taką wisienkę na torcie creme de la creme, czyli Su-76i albo L. Już nawet nie pamiętam, czy to jest I czy L. Pojazd, o którym naprawdę wiele osób słyszało, ale rzadko kto widuje na randomkach. Dlaczego? No dlatego, że jest zapomniany. Ale dlaczego jest zapomniany? Na pewno nie przez to, że jest słaby. O nie, słuchajcie, pojazd jest OP. Tak więc dlaczego pojazd jest zapomniany? Z tego względu, że Wargaming postanowiło go tak naprawdę już nigdy go nie udostępniać. Dlaczego? No właśnie dlatego, co przed chwilą powiedziałem, że jest zbyt OP. Z tego co wiem, Wargaming w pewien dzień udostępnił ten pojazd bez jakiejkolwiek informacji do sklepu premium na okres około 30 minut. Sprzedał się on dość, z tego co pamiętam, dobrze, ale na tyle dobrze, że to była po prostu fala na trzecich tierach, przez co Wargaming go usunęło ze sprzedaży. Wiem na pewno, że polski youtuber Dead87 kupił ten pojazd, kiedy on był właśnie dostępny w sklepie premium. No i tak naprawdę pojazd jest zapomniany tylko dlatego, że Wargaming go z nim nic w ogóle nie robi. Jest to pojazd niesamowicie OP, zaraz się przekonacie dlaczego. No i po prostu dlatego jest taki OP i dlatego Wargaming go nie sprzedaje. Co innego można powiedzieć o PZ 2J czy tam BTS Fale, który ciągle idzie w zaparte i sprzedawają go praktycznie teraz co kilka miesięcy. Tego sprzedawali tylko raz przez około 30 minut. I pojazd, słuchajcie, jest niesamowicie OP, zapewne przez jego dwa, a nawet trzy aspekty. No może nawet powiedzieć, że przez wszystkie aspekty. Pojazd jest po prostu kurwa OP. Dlaczego? Słuchajcie, obrażenia 110, na goldzie 110, 156 na HEK-u i penetracja 86 na zwykłych, 102 na goldzie, gold to są APCR-y, 38 na HEK-u. I przypominam, że jest to TEDek trzeciego tieru, posiadający 86 penetracji i 110 obrażeń. Może nie robi to zbyt dużego wrażenia, ale uwierzcie mi, że naprawdę no
Szybkostrzelność jego to naprawdę nadrabia. 13,95 pocisków na minutę, czyli łącznie daje nam to 1534 punktów wytrzymałości na minutę, czyli tyle zadajemy HP na minutę, jeżeli będziemy przebijać. Czas celowania 2,10, celność na 100 metrów 0,44. Pojemność amunicji mamy tutaj pod dostatkiem 98 sztuk. Tak więc działo jest naprawdę bardzo fajne. Jest to po prostu bardzo fajne spamerskie działko, które przebija i po prostu jest zajebiste. Jak na trzeci tier. Żywotność 160 HP, no i to jest mało. To jest naprawdę mało. Nie mówcie mi, że niszczyciel musi mieć mało HP czy coś tego typu. To jest po prostu naprawdę mało. 160 HP. Pancerz kadłuba z przodu 60 mm, z boku 30, z tyłu 50. A to jest trzeci tier. Na trzecim tierze mamy 60 mm pancerza. Dzisiaj może to też już nie robi tak dużej różnicy, kiedy są pojazdy, które naprawdę mają penetracji również bardzo dużo, ale jeżeli wyjedzie na nas jakiś karabinek czy jakiś pojazd po prostu z mniejszą penetracją, no to nas nie przebija, a my go ciągle robimy. Ale mobilność również tego pojazdu jest bardzo dobra. 22,78 masa tego pojazdu, moc silnika 300 koni mechanicznych, co daje nam 13,17 moc na tonę. Maksymalna prędkość 50 km na godzinę, obrót 40. Dodatkowo wykrywanie tego pojazdu jest to 300 metrów. I chyba to wykrywanie tak naprawdę jest to jedyna bolączka wraz z HP tego pojazdu. No i jeszcze jedną rzecz trzeba omówić, której niestety nie ma tutaj pokazanej w tej liście, czyli jego kamuflaż, który, no uwierzcie mi, że jest dobry. Jest to pojazd nie dość, że bardzo niski, bardzo wąski, no to po prostu sama jego konstrukcja widać, że naprawdę, no jest on po prostu bardzo dobrze kamuflujący się. Tak więc możemy tym pojazdem po prostu posiedzieć sobie gdzieś z tyłu w krzaczku, wziąć siatę, lornetę, jeszcze jakąś tam optykę, posiedzieć sobie, możemy sami sobie nawet i spotować, no i po prostu strzelać, przebijać, jak ktoś nas wykryje, pojechać do tyłu, a nawet ciężko komukolwiek nas przebić, no bo jednak te 60 mm to jednak jest dość dużo, także jeszcze się na pewno odbiją, zmieniamy sobie flankę, czy może nawet jechać do przodu. No i pojazd sam w sobie naprawdę jest niesamowicie OP. Wargaming jakoś się po prostu obudziło z tym pojazdem, że powiedzieli: ej, ale my go nie mieliśmy sprzedawać, no to usuwamy ze sklepu premium. I tak Wargaming go nie dało już nigdy ze sprzedaży do jakiegoś, nie wiem, od iluś tam lat naprawdę. Ten pojazd był jakieś kilka, bo ja wiem, 4-3 lata temu w sprzedaży przez te 30 minut. No już niestety nie jest i no cóż, trochę ubolewam nad tym, ale wydaje mi się, że jeżeli by był w sprzedaży, no to pojazd już by nie obrósł taką legendą, jaką obrósł właśnie teraz. Tak więc dziękuję Wam za uwagę, mam nadzieję, że odcinek się podobał, jeżeli tak, to zostawcie lajka i cały maraton, jeżeli Wam się podobał. Tyle z mojej strony, dziękuję Wam i jeszcze raz za oglądanie. Do usłyszonka w kolejnych filmach na moim kanale. Cześć!